Yo, siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek i od razu mówię, jeżeli interesuje cię tylko terrorystyka, to możesz go wyłączyć. Ten odcinek jest raczej dla osób, które mnie oglądają, które mnie wspierają i chcą troszkę zażyć mojego życia. Odcinek będzie na pewno ciekawy dla wielu z was, ponieważ myślę, że 90% osób, które ogląda mnie na tym kanale, nie ma pojęcia, czym się zajmowałem kiedyś. Ogólnie, tak jak chodzi o moje życie prywatne, myślę, że w większości nie wiecie w ogóle, co się działo. Przyjechałem dzisiaj na miejsce, gdzie zaczynałem swój sport, z którym skończyłem już parę lat temu. Niestety, przez kontuzję, przez brak czasu, przez studia, przez wiele innych rzeczy. Więc przyjechałem tutaj, w miejsce, gdzie się wychowywałem. To jest moja dzielnia i tutaj zaczynałem z tym sportem wiele lat temu. Chodzi o parkour, chodzi o freerun. To jest sport, który jest mega wymagający i fizycznie, i psychicznie. Właśnie to chciałbym nadmienić na samym początku, że stresuje mnie to. Miałem bardzo długą przerwę na ostatnim treningu. Naderwałem sobie dwa mięśnie w nodze. Porobiły mi się krwiaki na półnogi, więc stresuję się, że po prostu po tak długiej przerwie po pierwsze zawiodę sam siebie odnośnie mojego poziomu, a po drugie, no, że mogę się po prostu rozjeść. Mam nadzieję, że nic takiego nie będzie. Spróbuję się bardzo dobrze, bardzo dokładnie rozgrzać i po prostu poczuć to flow, co kiedyś. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wy macie do czynienia z jakimiś sportami, czy ekstremalnymi, czy mniej ekstremalnymi. Odkąd trenowałem regularnie parkour, byłem też trenerem, więc jakby skakałem na dość dobrym poziomie, to tak nieskromnie powiem, ale bardzo dużo się zmieniło. W tym momencie ważę około 15 kg więcej niż wtedy. W tym sporcie waga ma duże znaczenie, szczególnie kiedy miałem przerwę i obudzę się nagle 15 kg cięższy, to może to zrobić przeogromną różnicę. Nie mam pojęcia, jak moja psychika. Stresuje mnie to ogólnie, jestem grubo zestresowany najbardziej, że zawiodę sam siebie, bo wiem, że wy, jeżeli nie siedzicie w tym sporcie, dla was backflip to będzie coś wow. Dla mnie nie i po prostu nie chciałbym się zawieść. Dobra, teraz lecę na spota. No i zobaczymy, czy w ogóle coś ze mnie jeszcze zostało. Mordy, wjebałem się w ostry szok. To wszystko, to był duży plac zabaw. Nie ma tu nic. Kurwa, teraz to nie wiem, co mam robić. Załamałem się. Już miałem wizję po prostu na to wszystko. Jezu, jak ja muszę być stary. O Nordeste é poesia. Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza, o Nordeste é a poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas, os sapos matam essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem tupir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzindo seus clones, se afastem dos microfones, trazem nível baixo para singles fracos, rachos de cadastros, não sigam seus rachos, negados padrachos, cidade negada, como madrasta, tiados, já não arrasta, esses órfãos com precatas, baixa, ninguém mais empata, meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha, com força, garra, enxada, se crava em minhas mortalhas, tive que correr mais que... Jak chodzi o warunki fizyczne, jestem miło zaskoczony. Co prawda faktycznie te miałem dwa razy skręcone obie kostki, więc czuję gdzieś tam obciążenie, czuję, że jestem cięższy. Lądowanie nie jest smooth, nie jest przyjemne. Na pewno jestem wolniejszy, ale mam więcej siły, więc coś za coś. Jak chodzi o psychę, miałem trochę hamulce, ale tutaj już teraz jest w miarę ok. Zobaczymy tutaj na rurkach, co pójdzie. Nie wiem, trzymajcie kciuki. Desço direto às rádios, palcos abertos, inovar em projetos, protestos, arremesso fetos. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes, na dor desses retirantes, com suas sangue imigrante, rapadura. Eu venho do engenho, raça, escanaviais. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos,
se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca... Problem szczerze, na moje oko, w tym sporcie jakieś 80% to jest psychika, a cała reszta to jest gdzieś tam jakieś przysposobienie fizyczne. Właśnie k***a mi pękła psycha, jest mi w chuj smutno. Choques em hip hop, versos ferozes em vozes, dou mortes aos lobos, blogs, repente forte do norte, sacode em trotes, galopes, metafita embolada, vigenha em bilhetes, estates, sou breaking fakes, enfeites, cacete nas mixtapes. No nie ma opcji, zestram się szybciej. Ja, kole. Cachês, clichês, surdez, vocês não desta vez. Esfraco boicotes, estrofes, comportes, cortes em vlogs, poetas pobres e mortes. Dão choques em hip hop, versos ferozes em vozes. Dão mortes aos topos, blogs, repente forte do norte. Sacode em trotes, galopes, metafita embolada, vigem em bilhetes, estates. Sou breaking fakes, enfeites, cacete nas mixtapes. Bloquei esses eixos, os deixos sem alimentação. Alheios fazem feio nos meios de comunicação e essas. Zrobię tego palmdropa, ale pod warunkiem, że każdy z was, jeśli to oglądasz, zostawiasz suba na dole i ślesz te filmiki dalej. I palmdropa robię dla was. To już bym tak powiedział, jest całkiem zaawansowane, ale mega siada na banie ogólnie. Zostawiłeś już suba? Taj? A, kurde. Trzeba było mówić, że zostawiłeś. Sinto rapadura, espanto suas calças largas com vagas para calouros. Estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro que esmaga cigarras e zoros, mata nos criadores. Meu povo, maior tesouro, amor regional duradouro. Recito os ribeirinhos, o mar abaixo em vivência. O norte começa a essência, não enxerga essa concorrência. Bang! Jak nie zostawiłeś, to cię kurwo znajdę. Você se alcança minha vez, garra com nitidez e chinês. Me fez monstro camponês, exerce influência e tendência e vivência desses destinos. Assume seu clandestino, se negam no nordestino. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afaste da criação, morrerão porque são cópias. Wszyscy zadawali jedno pytanie. Co się stało z nią? Co się z nią stało? Cześć, Jenny! Czajcie? Ona żyje. Co się z tobą działo? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Tutaj? No kurde, a ty? Ja tak sobie też chodzę. Przyszłaś poskakać? No, no tak kurde. Myślę, kurczę, dawno ja skakałam. Wiesz, że zrobiłem palmdropa? Wow, właśnie miałam pytać, co dzisiaj robimy. A, no, teraz twoja kolej. Nie? Palmdrop, na początek, na rozgrzewkę. No tak. Zmęczyłem się, powiem ci, że czuję w chuj różnicę. Ja nie skakałam, wiesz, ich ślad już. Nie wiem, czy to będzie to samo, nie wiem, czy poczuję to flow. Wiecie, że ona cytuje to, co jej napisałem dzisiaj? Ale chamsko. Eni, mogłabyś zrobić swing palmdropa, żebym zobaczył, jak się to robi? Pokazywałam cię przed chwilą, to, że nie widziałeś, to... Wiesz, to, że oszukujesz mnie, to chuj, ale widzów? Tak nie fajnie. Nie oszukujesz. Robiłem już 20 minut takich podjazdów pod swing palm dropa i powiem wam szczerze, jestem tak obsrany, że jak się nie zbiorę do tego, to będę pijał i będzie mi przykro. Jak podejdę, będzie to bardzo nieodpowiedzialne i jakieś leczenie swojego ego, ale chyba po to przyszedłem tu dzisiaj. Nie, pani psycholog, chyba po to można to tak. Ja uważam, że to jest niezdrowe jak coś. No to jest niezdrowe, ale. No. Ale. Ja chyba zawału dostanę, jakbym miał to zrobić. Nie, rób aż tego, no. Aż mi łeb spuchcza, czuję ciśnienie w pani. Myślisz, że będzie w ogóle dobrze to słychać na kamerze wszystko? Nie wiem, ale mi tak serce napadala. Wiesz, przegrał fajnie, walkę ale... z samym sobą. Ja to robiłem, tylko parę lat temu. To nigdy nie był dla mnie taki trik, że jak backflip, że po prostu robię go automatycznie, to zawsze był dla mnie stres. A po tak długiej przerwie, no to jest dla mnie pełne gacie, jak widać. Specjalnie są takie luźne. Zrobiłbym to, ale to jest pół na pół, bo jak się przestraszę, podczas, bo ten trik robi się długo jakby. Jak się przestraszę, to się rozkładam i walę normalnie gwóźdź banią w ziemię. Ale nie rób tego. Nie mów tak. Znaczy, nie jest kwestia farta? Nie jest kwestia farta, ja wiem, ale... Nie uważasz, że to taki dobry test mojej psychiki? Ja uważam, że o czymś to świadczy, że musisz sobie testować psychikę w taki sposób, no ale... Świadczy.
Mhm. Mówię, ja tu nie jestem przez przypadek. Ja się tutaj przedstawiony proces najgorszej walki w życiu. Bo z samym sobą walczy się najgorzej. Aż mi się nogi telepią, jak tylko pomyślę, że miałbym to robić zaraz. Nie mogę myśleć, bo jak zacznę myśleć, to jest kaplica. Ale to się za długo robi, żeby nie pomyśleć. To nie jest taki... Nie jest Backfield, no, tak, już no. Cyk i masz. Tu się bujasz, ten cały czas masz rozkminę, czy zajebiesz gwoździa, czy zrobisz. Ale ma ostre obstręko. Ostre obstręko. Czy to obstręko doprowadzi do czegoś dobrego? Sprawdźcie. Już dzisiaj. Szanse, że to zrobię, to ile procent? W sensie, że się przełamie, nie, że czy się uda. Jak ci powiem, że niedużo, to będziesz czuł się bardziej zmotywowany, że musisz to zrobić? No, ale pomyślę, że nie wierzysz we mnie. Myślę, że obstawiasz dużo. Myślisz, że zrobię? Myślę, że jak nie zrobisz, to stąd nie pojedziesz, a nie po to tu przyjechałeś, żeby tego nie zrobić, ale... Słusznie. A potrzebuję czegoś takiego jak to teraz. Takiego, że jestem... Że mam pewne gracie, nie? Tak, i co później? Będziemy musieli ogradzać ten piasek i będziesz tu leżał już na zawsze. W razie czego to chciałbyś, żeby ci tu wpuścić wszystkie zwierzaki? To jest piosenka, jak do niej nie zrobię, albo zajebię gwoździa, to znaczy, że jestem gównem. Boję się, że to powiedziałem. Dobra, wyłączam kamerę i jak się włączy, to masz to zrobić. Czy chcesz się przełamywać z kamerą teraz? Nie powiesz takiej presji, że... O Nordeste é poesia. Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia. Formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o canal da beleza. O Nordeste é a poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste. Norte e nordeste, epiderme veste, arranco roupas, as verdades poucas. As imagens foscas, partindo pratas e bocas, os sapos matem essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem te ouvir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzir nossos clones. Da faixa dos microfones, traz o nível baixo para singles fracos. Nie, już się cały telepie, już koniec, kurwa. I tak jesteś wielki. Ole, bym co dziko przykuzi, a już bym zginął, tak na bank. Andy, pilnuj, żeby się nie zabić, okej? To sobie odpuścimy, nie? No, może to jest dobry pomysł. Może siadł, on mi zawsze ładnie siadał. Nie, nie zabijaj się, co? No, dobra, ale pytanie, czy zrobić sajda? Musisz się zastanowić, masz ostatnią szansę, bo już pada bateria. Ta? Mhm. Serio? Serio, pika. O nie. Jest czerwone. Pika? Jest czerwone. Pika, Pikachu. Pikachu. Dobra, zrobię to już chuj. Najwyżej jak zdechnę, to już zrobimy Adi. Końcówkę. No nie, bo miałbyś być pochowany tam. Tu jest za mała ta piaskownica. Nie zmieści. Ale jest fajny ten. Dobra, źle, nieładnie. Ostatni taki krew. Musi to siąść. Jak nie siądzie, to jest taka muzyka chwały, prawda? Aha. Oby tej dobrej chwały, a nie... Jak to leciało? Uhu! Wiedziałem to! Musisz się przywitać, że jesteś setem freerun. Lepiej? Nie za dużo tatuaży. Mordeczki, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, aby za odwagę, za to wszystko, za wszystko, za szacun zostawić suba. Jest to dla mnie mega ważne, więc proszę, bardzo, bardzo pokornie, proszę. No nie po to walczyłeś teraz z samym sobą, żeby się żeby płaszczyć i błagać o subskrypcję. No dokładnie. No. Kurwa, wiesz co robić po prostu. Gość. W każdym razie dziękuję bardzo, jestem bardzo zadowolony z tego treningu. Myślałem, że pójdzie mi dużo gorzej. Oczywiście skaczę jak klot, więc nie przypierdalajcie się do mojego kwadratowego flow, ale 15 kilo robi różnicę. Czuję w kostkach, czuję w kolanach. O dziwo nadgarstki są całe i nic mi nie dolega, a zwykle to nadgarstki odpadały pierwsze. Eni, jesteś zadowolona ze mnie? Tak.
uważasz, że... Już teraz ego mam wielkie, co? Czy... Nie, uważam, że nie na tym... To nie są fundamenty, na których powinieneś budować swoje ego, ale cieszę się, że jesteś z siebie zadowolony. I uważam, że sobie poradziłeś, super. Nie słuchajcie jej. Dobra, dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać mnie, mój kanał, moje zwierzaki, moje pasje. Na Patronite macie link w opisie. No i ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Yo.